Od 23 do 25 kwietnia na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia służb mundurowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod kryptonimem Pionex 2014. W ćwiczeniu uczestniczyli żołnierze żandarmerii wojskowej. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie działania poszczególnych formacji w sytuacjach kryzysowych różnego typu. Scenariusz składał się z wielu epizodów o różnym przebiegu i stopniu trudności. Zadaniem żołnierzy z oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej z Warszawy, Mińsko-Mazowieckiego, a także Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej biorących udział w ćwiczeniu na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Pionki było zatrzymanie szczególnie niebezpiecznych przestępców grupy dywersyjno-rozpoznawczej. Żołnierze wykonali szturm na obiekt stały, zabezpieczyli prewencyjnie miejsce zdarzenia, przeprowadzili czynności dochodzeniowo-śledcze oraz konwojowali niebezpiecznych przestępców. Działanie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej podczas realizacji epizodu obserwował minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz wraz z komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej, generałem dywizji doktorem Mirosławem Rozmusem. Ćwiczenie Pionex 2014 zakładało ponadto użycie wydzielonych sił Żandarmerii Wojskowej do sprawdzenia procedur w incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez uprowadzony samolot pasażerski. Ćwiczono procedurę reagowania typu Renegade. Zadania, którym musieli sprostać żandarmi, to m.in. prewencyjne zabezpieczenie terenu przyległego do płyty lotniska w Radomiu, utworzenie kordonu wokół samolotu oraz współdziałanie i udzielenie wsparcia policji. Po zakończeniu ćwiczeń żołnierzy i funkcjonariuszy odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu dokonał przeglądu ćwiczących formacji oraz uczestniczył w odprawie podsumowującej ćwiczenie Pionex 2014. Podczas konferencji prasowej szef rządu podkreślił wysoką wagę ćwiczeń. Do podziękowań przyłączył się także minister Bartłomiej Sienkiewicz. Zaznaczył, że ćwiczenia są sprawdzianem koordynacji poszczególnych służb w sytuacjach zagrożeń. Ćwiczenie Pionex 2014 dzięki swojemu rozmachowi, wielowątkowości i szerokiej palecie zagadnień pozwoliło przetestować obecny system reagowania kryzysowego. Wszystkie formacje, w tym Żandarmeria Wojskowa, sprawdziły koordynację w relacjach z partnerami z innych służb, kwestie łączności i logistyki. Weryfikacji poddany został także przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach dowodzenia.